Ponad 500 000 zł kosztowała przebudowa skrzyżowania przy ulicy Wojska Polskiego, przez które odbywa się ruch ze specjalnej strefy ekonomicznej w kierunku osiedla Mościska i dużej obwodnicy Mielca. W piątek odbyło się oficjalne otwarcie tego obiektu. To inwestycja skomplikowana w wykonaniu, wbrew pozorom mniej wartościowa niż rondo, któreśmy niedawno otwierali, ale technicznie do wykonania bardziej skomplikowane, kilka pasów ruchu, stąd właśnie ta niemożliwość wyjazdu. Trzeba było to niestety pod ruchem cały czas robić, natomiast no, zadanie technicznie poza tym skomplikowanym, no, proste i w czasie zrobione. Poświęcenia nowej inwestycji drogowej realizowanej przez powiat mielecki przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego dokonał ksiądz prałat Kazimierz Czesak. Podjęliśmy działania, aby jak najszybciej, możliwie w szybkim czasie wybudować to skrzyżowanie. Udało się ze względu na oszczędności, jakie były w Urzędzie Wojewódzkim. Projekt został dofinansowany w 50%, drugie 50% dołożyliśmy z własnych środków i w jakieś w przeciągu dwóch, trzech miesięcy to skrzyżowanie zostało zrealizowane. W opinii Zbigniewa Tymuły zmodernizowane skrzyżowanie w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo kierowców. Wykonawcą inwestycji było Mieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.